Witaj, zapraszam na odcinek poświęcony postaci Jana Błachowicza. Zawodnika, który na zawsze zapisał się w historii polskiego MMA jako nasz pierwszy mistrz w organizacji UFC. Janek przygodę ze sportami walki rozpoczął od judo w szkole podstawowej. Zanim zadebiutował w zawodowym MMA, trenował boks, brazylijskie jiu-jitsu czy muay thai. W każdej z tych dyscyplin startował na zawodach, odnosząc sukcesy. Rozpoczynając treningi mieszanych sztuk walki, szybko zakochał się w tym sporcie. Po serii amatorskich zwycięstw przyszedł czas na zawodowy debiut, który odbył się 25 lutego 2007 roku na gali w Poznaniu. Pierwszym rywalem Błachowicza był Marcin Krzysztofiak, lokalny zawodnik, również debiutujący zawodowo, który wspomina, że Janek nie zrobił wagi. Przestrzelił limit o jakieś 5 kg. Samo starcie jednak się odbyło, ponieważ panowie zawarli dżentelmeńską umowę, mówiącą, że Janek będzie musiał oddać połowę swojej garzy Marcinowi, a gdyby walka była remisowa, Krzysztof wygra jako ten lżejszy. Warto zaznaczyć, że garza wynosiła zawrotne 500 zł. Sama walka była nudna, zawodnicy szybko się spompowali i żaden z nich nie chciał ryzykować. Marcin Krzysztofiak w oczach sędziów wypadł lepiej w tym starciu, tym samym dopisując Jankowi pierwszą porażkę do rekordu. Zwycięzca pozwolił zostawić Jankowi całą garzę. Mimo słabego rozpoczęcia kariery, szczęście uśmiechnęło się do Janka. Został on zaproszony do udziału w turnieju KSW. 15 września 2007 roku Janek stoczył 3 walki jednego wieczoru, wszystkie wygrywając. W swoim debiucie dla KSW zmierzył się z Sebastianem Olchawą. Wykazując się sporym opanowaniem, schodził z linii ciosów rzucanych przez Olchawę, raz po raz nękając go ciosami prostymi i kolanami, szukając obaleń, gdzie w parterze mógł walkę kontrolować, nie tracąc sił potrzebnych na kolejne starcia. Zawodnik się bardzo odsłania. A widzieliśmy ładny high kick w wykonaniu Błachowicza. Jan Błachowicz! W półfinale turnieju Błachowicz stanął do walki z Pawłem Gasińskim. Mimo szybkiego obalenia ze strony rywala, Janek nie stracił głowy, próbował poddać z pleców. Gdy walka przeniosła się do stójki, mocno trafił przeciwnika, dobijając go celnymi i mocnymi ciosami w parterze. Ale teraz mocne ciosy i ma na dole w tej chwili Błachowicz Gosińskiego. Ciosy z tyłu zawsze nie będą. Ja myślę, że ta walka się skończy, ponieważ ale Błachowicz bardzo silnie bije, to silne uderzenia. To jest koniec. Błachowicz! W walce finałowej Janek zmierzył się z Danielem Dondą. Agresywnie rozpoczynając starcie, kilkukrotnie wyprowadził kombinację ciosów, którą powalił rywala w niecałe 2 minuty pierwszej rundy. Tym samym wygrywając cały turniej KSW. Eksperci w studio, Tomasz i Igor, bali się postawić. Proszę. Koniec walki! 10 listopada 2007 roku na gali KSW 8 Janek stanął do walki z Holendrem. Udało mu się widowiskowo obalić i wpiąć za plecy rywala. Jednak po 2 minutach parterowej kulanki dał się złapać w ciasną kimurę, którą musiał odklepać, tym samym przegrywając po raz drugi w karierze. Maja 2008 roku Jan Błachowicz startuje w kolejnym turnieju organizowanym przez KSW. Pierwszym rywalem zostaje Martin Zawada, zawodnik wielokrotnie bardziej doświadczony, słynący z mocnych ciosów. Błachowicz szybko szuka sprowadzenia i przenosi walkę do parteru, gdzie skutecznie kontroluje starcie, zgarniając punkty, odbierając siły i wolę walki przeciwnika. Walkę zwycięża na pełnym dystansie. Odciągnął uwagę przy przejściu, tak. Jedna noga już wyciągnięta. W tej chwili będzie dosiad. Duże kłopoty Martina Zawady. Ta walka za chwilkę może się skończyć. Blisko podłoża ringu wtedy. Ciosy Janka, mówiliśmy o tych długich rękach. Ta walka podniesie do stójki. No musi walczyć. Kolejne sprowadzenie wykonania Janka. No nie wyciąga, nie, nie wyciąga wniosków Zawada. Wniosków, prawda? W walce półfinałowej Janek mierzy się z Antonim Chmielewskim, początkowo starając się utrzymać wymiany w stójce, w obawie przed mocnym parterem Antka. Finalnie poddając Chmielewskiego duszeniem trójkątnym w niecałe 3 minuty rundy drugiej. Chwycenie głowy. Wydawało mi się, że uruchomi kolano, ale teraz snów. Bardzo mądrze, trzeba to zaznaczyć, bardzo mądrze bijącego się Janka Błachowicza.
No w każdym razie mówiliśmy o tym. Walki MMA w ringach, mimo że kojarzą mi się dobrze z początkami tego sportu i organizacją Pride, miały niestety wiele technicznych wad, a przerywanie starcia, żeby przenieść zawodników na środek ringu, było częstym zjawiskiem, które w moim odczuciu niejednokrotnie miało wpływ na przebieg i wynik samej walki. W ciągnięciu tej techniki skręca się, próbuje zerwać trójkąt skutecznie. Antkowi, bo jest przełożona ręka, dopięcie! Zwykle trójkąt znakomicie współpracuje z Fingą Łapciową. W walce finałowej Polak zmierzył się z Azizem Karaoglu, zawodnikiem tureckiego pochodzenia. Janek, nie chcąc ryzykować wymian w stójce, z mocno bijącym rywalem poszedł po nogi i skutecznie przeniósł walkę do parteru. Tak jakby rezygnował z tej pozycji, teraz niewiele brakowało, aby ta próba pedelady była skuteczna. Gdzie następnie poddał rywala balachom. Tym samym po raz drugi wygrywając turniej w organizacji KSW. Janek Błachowicz, mistrzem 9. konfrontacji sztuk walki. Września 2008 roku Jan stanął do walki z Christianem Mpumbu. Poddał rywala dobrze zapiętą dźwignią na stawu łokciowy w drugiej rundzie. No najlepiej by było po prostu wejść na ring, wejść lewy, prawy i ciężkie KO. 12 grudnia 2008 roku Janek staje do walki z Chorwatem Maro Perakiem. Niestety nie udaje mu się wygrać w wymarzony sposób. Musi zadowolić się zwycięstwem po duszeniu zza pleców. 7 maja 2010 roku Jan ponownie startuje w turnieju KSW. Jego pierwszym rywalem jest Brazylijczyk Julio Cesar Deline. Janek szybko przenosi walkę do parteru, gdzie próbuje kilkukrotnie poddać przeciwnika. Po kilku nieudanych próbach walka wraca do stójki, gdzie Janek nokautuje potężnym prawym sierpowym wcześniej naruszonego Brazylijczyka. Tam ręka. Czy uda się przełożyć ją pod szyją rywala, złapać za biceps i doprowadzić do duszenia? Musi być duszenie! Pracuje nad ręką. Jest Kimura! Idzie do Kimury, skręca rękę rywala w dół, jeżeli wyciągnie. Może się być Brazylijczykowi z tej dźwigni. Teraz jeszcze podwrótkowy. Jest, ale kopnięcie! Noga! W walce półfinałowej Janek staje naprzeciwko Wojciecha Orłowskiego. Broni próbę pierwszego obalenia, zakładając kimurę. Po odzyskaniu dominującej pozycji potrzebuje kilkudziesięciu sekund, by kompletnie zdeklasować rywala, wygrywając w niecałe 2 minuty pierwszej rundy duszeniem zza pleców. To co chce, tyle tylko, że wydaje się, że będzie chciał Janek zaabsorbować troszeczkę swojego rywala i przejść właśnie. Widzimy tylny dosiad, a więc koniec tej walki jest już. Finał turnieju miał odbyć się na następnej gali KSW. Jan Błachowicz, nie chcąc zmarnować czasu, wyjeżdża do Rosji na walkę z Nikolajem Onikienko. Wygrywa starcie, ponownie dusząc za pleców. 24 września 2009 roku Błachowicz staje do walki finałowej na gali KSW 14 z Danielem Tabera. Walka toczy się głównie w parterze. Pod koniec drugiej rundy Janek demoluje hiszpańskiego zawodnika do tego stopnia, że jego narożnik postanawia poddać walkę. Tym samym Jan Błachowicz wygrywa trzeci turniej w organizacji KSW. Zobacz, są łotki z góry, jest także sierpowy, a Tabera uciekł jednak z... Osiadł! No i teraz rozpuści ręce za chwilę. Tabera doskonale wie, co się staje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty... Jan Błachowicz od początku swojej kariery marzył o walkach w UFC. Niestety kontuzje więzadeł, których się nabawił, sprawiły, że długo musiał czekać na swoją szansę startu w największej organizacji świata. Znaczy, no więzadła nie ma. No. I moja noga zachowuje się normalnie, chociaż nie ma tego wiązadła. Jednym z swoich marzeń, o czym zawsze podkreślasz, jest występ w UFC. No mam nadzieję, że tak będzie, że otworzą się w końcu te bramy i... Mówię, jak nie wejdę tam drzwiami, to wejdę tam oknem. 19 marca 2011 roku Jan Błachowicz staje do walki o pas KSW w kategorii półciężkiej. Jego rywalem jest były zawodnik UFC. Potężnie uderzający Kameruńczyk okopuje nogę Janka do tego stopnia, że jest on zmuszony przerwać starcie, nie będąc w stanie wyjść do trzeciej rundy. 21 maja 2011 roku Jan Błachowicz staje do walki z Finem, Tony Veltonenem. Starcie wygrywa w drugiej rundzie, dusząc rywala za pleców. 26 października 2011 roku Jan Błachowicz staje do walki rewanżowej o pas Sokoju. Będąc bogatszym o doświadczenia z pierwszego starcia, szuka parteru, mądrze pozbawiając rywala największych atutów, odgryzając się w wymianach stójkowych. Trafia nawet krótkim prostym, który posyła Sokoju na deski.
Błachowicz wygrywa po pełnym dystansie na punkty, tym samym zostając mistrzem KSW. Próbuje kiwać, teraz zaatakował bardzo mocnym hakiem. Kolejne sprowadzenie notuje nasze najlepsze. Pokazał, że jemu sprowadzenie również leżą. Jest kolano, jest podbródkowe, ale... Tu znów pewnie zaatakuje, skróci dystans. Trafił Janek. Trafił i idzie teraz czasami. Jest kłopot Kameruńczyka, który schował się za pozwoją gardą. Ludzie... 25 lutego 2012 roku Błachowicz staje do walki z Mario Miranda. Wygrywa na punkty po trzech rundach. Kopnięcia z tylnej nogi na żebra przeciwnika to stały element stójkowego arsenału Jana już od początku jego kariery. Warto zauważyć, że jest to dość nietypowa akcja, biorąc pod uwagę klasyczną pozycję Błachowicza. Jan od początku swojej kariery wykazywał spore opanowanie w walkach. Cechowała go duża siła i piekielnie mocne uderzenia. Janek był zawodnikiem, który zawsze walczył świadomie, rzadko kiedy się podpalał. 15 września 2012 roku Janek broni tytułu mistrzowskiego w walce z Houstonem Aleksandrem, skutecznie neutralizując mocne strony rywala obaleniami i kontrolą w parterze. Tu krótka wstawka z sparingu Janka z Andrzejem Gołotą. Janek stoczył 18 walk dla organizacji KSW. Wszystkie odbyły się w ringu. W ostatniej walce dla KSW Polak zmierzył się z Chorwatem, Goranem Reliciem. Janek zwycięża na punkty. Nadchodzi nieuniknione. Jan Błachowicz po imponującej karierze w KSW trafia do organizacji UFC. Debiutuje w Sztokholmie w walce z Szwedem Ilirem Latifi. Melduje się w organizacji z przytupem, naruszając Szweda midlem, dobijając go ciosami w parterze niecałe 2 minuty pierwszej rundy. Kwietnia 2015 roku Janek występuje w koło main evencie gali UFC, która odbyła się w krakowskiej Tauron Arenie. Niestety przegrywa starcie z Jimmy Manuwą jednogłośną decyzją sędziów. Silny fizycznie rywal sporo klinczował, nieustannie narzucając swoje tempo pojedynku. Their seats. Oh, the beautiful digging back on the back foot and keeping him Jimmy down at all. Oh, and they're looking to find the gentleman play very well, play into the, and they were still pushing forward, not giving an inch. The Nigerian descendants. The man were coming at the top of the right hand, showing heavy hips, gets a few. Oh, and the knee from Jan Błachowicz. 5 września 2015 roku Jan staje do walki z Koreem Andersonem. Niestety i tym razem przegrywa. Walka z pleców w parterze odbiera mu ogromne pokłady energii. Nie są w stanie skutecznie walczyć czy wstawać z tej pozycji. Against Jean Volante in his last fight. Not this time. He lost in the transition. But one thing you have to worry is here in the second and third round. Corey's in fantastic shape. Oh, that kick again. Hard kick. Peek. He just tries to bomb, and now Corey's tagging him. Corey looking, and then throw the hips up. Corey Anderson. Because if he lets Corey do this, Corey's just going to beat him up. He's in a danger here. This is a big round for Corey. Back to. And
some guys like half guard. Wrestlers, as Ricky Lundell has said many times, they call it the... 10 kwietnia 2016 roku UFC przylatuje do Zagrzebia, gdzie Jan Błachowicz staje do walki z Igorem Pokrajac. Starcie wygrywa na punkty, choć kilkukrotnie wydawało się, że walka skończy się przed czasem. In a world of trouble here, Bry. Yet still throwing off that hand. The right hand. And try and finish him here. Do not allow him to recover. Nice uppercut left hook from Błachowicz. Look at the range they're standing in. Jan staje do walki z rozpędzonym Szwedem, Aleksandrem Gustafssonem. Jan zaskakuje w stójce, radząc sobie świetnie w bazowej płaszczyźnie Szweda, który jednak mądrze sięga po zapasy. Jan po raz kolejny zostaje przygwożdżony w parterze, a Gustafsson wygrywa starcie na punkty. Guys, another good 1-2 from Mike. Again, Błachowicz crowding him, a nice left hook to the body. Pressure, John, with those long arms that he's got. Last few seconds in its opening. He's talking about shoulders over his opponent. I think the biggest look at that, beautiful. Pulls out of the armbar. Cuts Błachowicz round. Oh, a beautiful right hand. This evening, this is a competitive fight on the feet. And as I say, and that, ladies and gentlemen, is why Alexander Gustafsson is... 8 kwietnia 2017 roku Jan staje do walki z Patrykiem Kuminsem. Mimo dobrego rozpoczęcia pojedynku i zranienia Kuminsa, Janek starcie przegrywa. Kolejny raz, wydając się pasywny z pleców. Walka z pleców staje się piętą achillesową Jana. Mimo że w przeszłości wielokrotnie poddawał, parter w mieszanych sztukach walki ewoluował, a klasyczne BJJ odchodzi do lamusa. Here to be there for Cummins. And that was an excellent fight against one of the best. For the UFC light heavyweight title, UFC 210 tonight. Only on period. Błachowicz out. He's been tired in the past. He's shown that. Let's see. A better round for Pat Cummins. And now Cummins on this takedown. And he's able to get his hips out. There it is. Himself. Can't be flat-footed. Looks exhausted. Wow. He looks really tired. Błachowicz with a takedown attempt on Pat Cummins. Nope. Jan Błachowicz being forced to dig deep here. Jest to czwarta porażka na 6 występów dla organizacji UFC. Janek jest bliski zwolnienia. Pojawiają się głosy, że UFC go zweryfikowało i czas wrócić do KSW. Jan walczy o swoje być albo nie być w organizacji. 21 października 2017 roku gala odbywa się w Gdańsku. Janek poddaje Devina Clarka w niezwykle widowiskowy sposób, w drugiej rundzie zamykając usta niedowiarką. Left kick from Jan Błachowicz. That was a big left hand. He's so got to send a congratulations. Yeah, he looks like he's got his eyes on his opponent. Bugle leg of his own. He gets it. Very nice. Takes away that torso now. For Devin Clark, who shoots forward across the octagon. Oh, look at this. Jan's locked up a rear naked choke. Oh, he gets the tap. Front of his Polish faithful. The Polish power took this thing away from his opponent. And the rear. 16 grudnia 2017 roku Jan mierzy się z Jaredem Kalonierem. Dobrze składane kombinacje, udane obalenie i knockdown gwarantują Jankowi pewne zwycięstwo na punkty. Great job by Jared Cannonier. Cannonier got taken down several times. First takedown tonight. Comfortable just fighting behind his jab. Oh! And now right hand, left straight. 17 marca 2018 roku Jan staje do walki rewanżowej z Jimmym Manuwą. Tym razem dominując starcie zarówno stójkowo, jak i zapaśniczo, Jan wygrywa trzeci raz pod rząd i pnie się w rankingach. Think you'd like to finish this round with a takedown if you can, into that near finish. Oh, look at this! Big counter there from Błachowicz. Steps through on the left hook. Oh, flurry again! Out with an open mouth. Nice foot sweep. But Janek jumps on and takes the back. Look at this scramble. From that real festival of face punching here in London. Allowing Jimmy Manuwa to. Oh! Massive head kick. Oh! Whereas Yannick's constant. Absolutely brilliant, isn't it? And it
again. Beautiful. But in the first round, has got to consider the boss leading as well. Drives through. Look at that takedown. And that is the end of the contest. The Polish corner roar. 15 września 2018 roku. Jan wyjeżdża na galę UFC do Moskwy, gdzie poddaje Nikitę Krylowa. Sposób, który po raz kolejny potwierdza, jak potwornie silnym fizycznie zawodnikiem jest Jan. Krylov still keeping a hold. Now it's been relabeled. Was it 3 in the UFC now? So just you've got to think. Couple of hours. So you've got to think how that's going to affect both of these guys. Jan is now going to be cautious of his approach. Oh, look at this! Looking for an ankle lock, but that exposed the legs. Krylov trying to creep up for it, allow them to move. And he mixed martial back here. Wow. Both hooks in, very nice. He's got the triangle. Oh. Submission victory. What? 23 lutego 2019 roku Jan dostaje swój pierwszy main event w organizacji UFC. Staje do walki z Thiago Santosem. Jest to starcie na szczycie kategorii półciężkiej, które ma wyłonić pretendenta do walki z John Jonesem. Z obu stron padają mocne ciosy. Niestety, w pierwszej minucie rundy drugiej Janek, wchodząc z serią, nadziewa się na lewego sierpa. Pada na deski, a Santos dobija go ciosami. To land a few punches on the As of the new rule through the rounds. Oh, he gets caught there. Janek staje do walki z Luke'em Rockholdem, który dość mocno umniejszał Jankowi przed walką, sugerując, że są zawodnikiem bez techniki, machającym na oślep. Widowiskowo nokautuje rywala. Wiele osób uważa, że Błachowicz tamtej nocy zakończył karierę Rockholda. And Błachowicz, nice inside. With so much time being spent. Huge look from Błachowicz! 16 października 2019 roku Jan ponownie dostaje walkę wieczoru. Tym razem na gali w São Paulo, gdzie mierzy się z Jacare Souzą. Po 5 rundach bezpiecznej i raczej nudnej walki, pełnej klinczu i przepychanych pod siatką, Jan wygrywa na punkty. Jest to pierwsze 5 rund w życiu Janka Błachowicza. Czas na kolejny rewanż, tym razem Jan staje do walki z Koreem Andersonem. Odpłaca się za pierwszą porażkę, ciężko nokautując rywala. Jan od jakiegoś czasu głośno mówi o chęci starcia z mistrzem. Po walce wyzwał go z klatki. Jones początkowo był chętny na tą walkę, jednak nigdy do niej nie doszło. Jones postanowił przejść do kategorii ciężkiej. Jako kibic Janka trochę żałuje, że nigdy nie doszło do tego starcia. Był to czas, gdzie Janek był najsilniejszy w swojej karierze, a Jones wydawał się mieć kryzys. Potencjalna przegrana mogła raz na zawsze pozbawić Janka szansy zdobycia pasa. Jan Błachowicz nie jest zawodnikiem szczególnie medialnym. Mimo to budzi sympatię wielu kibiców na całym świecie. Jest naprawdę sympatycznym gościem, fanem gier i fantastyki. W wywiadach wspominał, że bardzo lubi Wiedźmina. Przed walkami grywał z trenerami w Heroesy 3, a na swoich mediach niejednokrotnie wrzucał zdjęcia, gdzie odpalał klasyki jak choćby Gothic. Janek w jednej ze swoich rozmów wspomniał również, że gra też w gry roleplay, między innymi z Jurasem. Podobno grywa elfami. Wyobrażacie sobie Jurasa w roli elfa? Gra w Heroesy przed walką nie jest najdziwniejszym rytuałem Jana. Zawodnik, będąc kiedyś na spacerze, znalazł wisielca. Policjanci rzucili w żarcie, że może chciałby zabrać kawałek gliny. Ponoć przynosi szczęście. Janek wziął te słowa na serio i zrobił sobie z niej bransoletkę, którą nosi przy sobie przed walkami. 26 września 2020 roku Jan staje do walki z Dominikiem Reyesem. Pozwakowany pas wagi półciężkiej. Reyes dał bardzo wyrównaną walkę z John Jonesem. Wiele osób wskazywało Jana na porażkę po tak mocnym występie młodego prospekta. Błachowicz jednak po raz kolejny pokazał światu, czym jest legendarna polska siła. Najpierw kopnięciami, które zostawiły krwawy ślad na żebrach rywala, a później piekielnie mocnymi ciosami, które połamały nos Reyesa i niemal całkowicie go znokautowały. Tym samym Jan został pierwszym polskim mistrzem największej organizacji na świecie. Reyes le prendió dos buenos, Patricio. Pero también Reyes tuvo los suyos. 30 segundos. ¡Trácalas! Wzrastająca supergwiazda światowego MMA i mistrz wagi średniej Izraela Adesania
postanowił wyzwać Janka do walki. Wydawało mu się, że Janek ma luki, które on będzie w stanie skutecznie uzewnętrznić, a po łatwej walce zostanie podwójnym mistrzem. Jak się jednak okazało, sytuacja była zgoła odwrotna, bo to Jan Błachowicz pokazał wszystkie słabości Izraela, radząc sobie bezbłędnie w stójce, dokładając obalenia w ostatnich rundach. Jan obronił tytuł i został pierwszym zawodnikiem, który wygrał z Izraelem Adesanią w MMA. Maja 2022 roku. Jan stanął do walki z Aleksandarem Rakiciem. Po ciężkim boju wygrał starcie przed czasem, dobrze blokując niskie kopnięcia rywala. Doprowadził do nabawienia się przez niego kontuzji, uniemożliwiającej Rakiciowi dalszą walkę. Dochodzimy do ostatniej walki Jana. Był to występ o zwakowany pas przez Izziego Prochaskę, który nabawił się kontuzji barku. Janek przez pierwsze trzy rundy bardzo dobrze okopywał nogi Magomeda Ankalajewa. Można było odnieść wrażenie, że pojedynek jest przesądzony, a poważna kontuzja rywala wisi w powietrzu. Niestety, rundy mistrzowskie odmieniły przebieg starcia. Jan został wywrócony na plecy i zdominowany w parterze. Walka zakończyła się remisem, nie wyłaniając mistrza. Jan to zawodnik u schyłku swojej sportowej kariery. Choć jako kibic polskiego MMA i osoba darząca Jana sympatią, bardzo chciałbym zobaczyć go jeszcze w walce o najwyższe trofea. Myślę, że śmiało można określić go mianem legendy polskiego MMA. Dziękuję za oglądanie.